Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na świętowanie urodzin albo na jakąś inną imprezę. Jest to pistolet na konfetti i zaraz Wam pokażę, w jaki sposób możemy go zrobić. Będą nam potrzebne 3 różne kartki kolorowego papieru. Tutaj mam różowy, zielony oraz pomarańczowy. Oprócz tego papier samoprzylepny w kolorze balonika, czyli żółty. Do tego wszystkiego mam oczywiście nożyczki oraz rolkę tektury. Taką sporą możecie też mieć na przykład puszkę albo opakowanie po chipsach. Tutaj mam taśmę klejącą i balonik. Zaczynam od odcięcia góry balonika. Nie tu przy ustniku, tylko właśnie na górze. Balonik naciągam na rolkę papieru. Żeby się nie sunął, oklejam taśmą klejącą. Żeby zakryć tą brzydką szarą taśmę klejącą, wycinam pasek żółtego papieru samoprzylepnego. I teraz robimy konfetti. Do tego mam karteczki w 3 różnych kolorach. Możemy albo użyć dziurkacza, żeby wyciąć w kształcie kuleczek, albo pociąć nożyczkami te kartki papieru, albo powyrywać. Czyli podrywać kawałeczki, co właśnie teraz zrobię. Konfetti gotowe. Możemy teraz naładować pistolet. I strzelić w odpowiednim momencie imprezy. Tak właśnie działa konfetti. Działa pistolet na konfetti. Jest to idealny pomysł na imprezę, na przykład urodzinową, albo innego rodzaju świętowanie, może na ślub. Teraz właśnie jest sezon ślubny i w tym sezonie często używa się konfetti. I w każdym razie zawsze jest ciekawie użyć własnoręcznie przygotowanego pistoletu do konfetti. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Jest to właśnie taki pomysł imprezowy. Będę się cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!